Jak nie mamy w pobliżu, to sięgnijmy dalej. Chcę, żeby zborowa gdzieś już zniknęła. A tak w ogóle to czemu nie nosimy Biblii ze sobą? Jak ktoś idzie do szkoły, to książki nosi ze sobą, zeszyty, kredki, co tam jeszcze. Idziemy do pracy, zabieramy wszystko. A niektórzy kanapki nawet biorą. To jest kanapka. Bez tego się nie da żyć. Dobrze, przejdźmy do tematu. Przeczytam kilka fragmentów Biblii. Zacznijmy najpierw od drugiej królewskiej, czwarty rozdział, druga królewska, czwarty rozdział, 8-16. Pewnego razu przechodził Elizeusz przez Szunem, a mieszkała tam zamożna kobieta, która go zatrzymała, aby spożył posiłek. I odtąd, ilekroć tamtędy przechodził, wstępował do niej na posiłek. Rzekła tedy do swego męża: oto teraz wiem, że ten mąż Boży, który stale do nas zachodzi, jest święty. Zróbmy więc dla niego maleńką murowaną izdebkę i stawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Ilekroć przyjdzie do nas, wstąpi tam. Pewnego razu, gdy znów tam zaszedł i zatrzymał się w izdebce, aby odpocząć, rzekł do swojego sługi Gehaziego: zawołaj tę szunamitkę. A gdy ją zawołał, ona stanęła przed nim. Rzekł jeszcze do niego: powiedz jej, oto sprawiłaś sobie z powodu nas cały ten kłopot. Co można dla ciebie uczynić? Czy można wstawić się za tobą do króla albo do dowódcy wojsk? A ona odpowiedziała: mieszkam pośród swojego ludu. Rzekł jeszcze: co by tu dla niej uczynić? Gehazi odpowiedział: wszak nie ma syna, mąż jest stary. Rzekł więc: zawołaj ją. A gdy ją zawołał, stanęła w drzwiach. I rzekł: o tym czasie za rok będziesz piastowała syna. A ona na to: nie mów, Panie, mężu Boży, nie łudź twojej służebnicy. To jest jeden fragment. Inny fragment pochodzi z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 7, wersety 11-17. A zaraz potem udał się do miasta, mowa o Jezusie, i szli z nim uczniowie jego i mnóstwo ludu. A gdy się przybliżył do bramy miasta, oto wynoszono zmarłego, jedynego syna matki, która była wdową. A wiele ludzi z tego miasta było z nią. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej: nie płacz. I podszedłszy, dotknął się noszy. A ci, którzy je nieśli, stanęli i rzekł: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. I podniósł się zmarły i zaczął mówić i oddał go jej matce. Z tejże samej Ewangelii Łukasza, rozdział 19, od 1 wersetu. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest? Lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Dzieje apostolskie, rozdział 3, od wersetu 1. A Piotr i Jan wstępowali do świątyni w godzinie modlitwy o 9:00. I niesiono pewnego męża, chromego od urodzenia, którego sadzano codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby prosił wchodzących do świątyni o jałmużnę. Ten, ujrzawszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił o jałmużnę. A Piotr wraz z Janem, wpatrzywszy się uważnie w niego, rzekł: spójrz na nas.
On zaś spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że od nich coś otrzyma. I rzekł Piotr, srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego chodź. I ujrzawszy go za prawą rękę, podniósł go i ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki. Jeszcze jeden fragment z dzieł apostolskich, 11 rozdział, 25-26. Potem poszedł do Tarsu, aby odszukać Saula, mowa o Barnabie. A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi w Antiochii. W Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami. I jeszcze fragment z Efezjan, list do Efezjan, rozdział 5. Rozdział 5. Wersety od 25. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczywiście go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowi powinni miłować żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. I 32 werset, tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Przeczytaliśmy sporo fragmentów. Co je łączy? Co łączy historię Elizeusza i Szunamitki z listem do Efezjan na przykład, z tym, co teraz czytaliśmy? Nie wiem, czy ktoś spamiętał wszystkie te fragmenty. Elizeusz i Szunamitka, Jezus i młodzieniec zmarły z Nain. Mieliśmy Zacheusza po drodze, jego spotkanie z Jezusem. W Dziejach Apostolskich widzieliśmy spotkanie Barnaby i Saula. Widzieliśmy też, co się stało przed wejściem do świątyni jerozolimskiej, co uczynili Piotr i Jan. Wreszcie czytaliśmy fragment listu do Efezjan. Co łączy te wszystkie fragmenty? Co w tych fragmentach jest takiego wspólnego? Muszę wam powiedzieć, że to są tylko wybrane fragmenty. W jakimś sensie nie zabiegałem o to, żeby za bardzo ich szukać. Jest ich mnóstwo, jest ich cała masa. Można je znaleźć w różnych księgach Biblii. Oczywiście więcej ich jest w Nowym Testamencie. Pewnie wszyscy teraz myślą, o co mu chodzi. Ale w Starym również je znajdujemy i to sporo. Jest coś, co w tych fragmentach każe nam się zastanowić nad naszym życiem. I chciałbym o tym czymś dzisiaj z nami wszystkimi porozmawiać. Gdybyśmy tak spojrzeli na siebie, zastanowili się, popatrzyli na innych ludzi, to na pewno byśmy powiedzieli, patrząc na ich życie, że właściwie czemu oni przykładają taką wagę do pewnych rzeczy? Dla mnie to nie ma żadnego znaczenia przecież. Czemu oni tak postępują? Przecież to taka nieistotna sprawa. Ja jestem wolny od tego. Ale nawet nie zdajemy sobie sprawy, że ktoś patrząc na moje życie myśli sobie, ten to ma jakieś dziwne takie upodobanie. Ja z tym nie mam problemu. I w takich bliskich relacjach popełniamy ogromne błędy. Błędy, które rzutują później na relacje między ludźmi. I to rzutują w sposób, można powiedzieć, decydujący, fundamentalny. Przyjrzyjmy się pierwszej historii z brzegu. Jezus idzie ze swoimi uczniami, zbliża się do miasta, właściwie miasteczka o nazwie Nain i spotyka pogrzeb. Nie miejmy złudzeń, Jezus wiele razy spotykał orszak pogrzebowy. Przez 3,5 roku swojej działalności publicznej, nie wspominając poprzednich 30 lat, wielokrotnie widział pogrzeby. Widzimy pogrzeby? Zdarza nam się zobaczyć? Jak ktoś jest kierowcą, to znam takich, którzy pomstują, bo muszą bardzo wolno jechać, bo orszak pogrzebowy sobie tam zablokował drogę. Są bardzo niezadowoleni, bo oni się spieszą, bo oni mają ważną sprawę, którą niestety być może nie załatwią, bo ktoś wyszedł na drogę. Zwykle nie reagujemy na pogrzeby. No cóż, każdy z nas któregoś dnia zostanie poniesiony. Czemu Jezus zareagował? Nie wiemy dokładnie dlaczego, ponieważ nie ma tam żadnego wyjaśnienia. Natomiast
Ważne jest to, że Jezus zareagował. Jezus podszedł do tej kobiety, która płakała i mówi: nie płacz, nie płacz. Dotknął się noszy, powiedział: młodzieńcze, wstań, wstań i chodź. I wiemy, że ten młody człowiek zmartwychwstał. I chodził, poruszał się, żył. Jakże często umyka nam coś, co my uważamy za pewną normę i nie ma się nad tym za bardzo co zastanawiać. No każdy umiera. Na czym się tu rozczulać? No, no trudno, no, zdarzyło się, stało się. Nie wiemy, dlaczego umierają młodsi. Wiemy, że starsi no muszą, no bo już mają swoje lata. No, zdajemy sobie sprawę, że to jest nieszczęście, ale zwykle, niestety, dajemy kwiaty, podajemy dłoń, mówimy, że nam bardzo przykro i kończy się to wszystko. Nie mamy pojęcia, co się dzieje z człowiekiem, nie wiemy, co on myśli, co przeżywa. W jakimś sensie jest nam to obojętne, ponieważ to jest jedna z wielu sytuacji, która się zdarza, które są po prostu wokół nas. Sąsiad umiera, ktoś z rodziny umiera, ktoś z pobliżu miejsca, którego mieszkamy. Widzimy to na co dzień. Na co dzień się z tym spotykamy. I w jakimś sensie staliśmy się obojętni, uodpornieni. Nie ruszają nas, tak kolokwialnie rzecz mówiąc, łzy, bo rozumiemy, że one muszą być, no po prostu tak to się dzieje. Potrafimy rzucać takie bardzo proste i często bardzo głupie stwierdzenia wprost z naszego rękawa. A czas leczy rany, a minie wszystko, a znowu będzie się pan, pani, czy ty będziecie się śmiali, cieszyli i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Jezus tak nie postąpił? Dlaczego Jezusowi nie było obojętne? Skąd Biblia wzięła to stwierdzenie, że to był jedyny syn, do tego wdowy? Wynika z tego, że Jezus zainteresował się, zobaczył ten orszak i zapytał, kto to jest. I dowiedział się, że jest ta kobieta wdową, co już było no, dla niej wielkim problemem w ówczesnych czasach, żeby się utrzymać. I dowiedział się, że zmarł jej jedyny syn i nie było mu to obojętne. Po prostu się, tak powiedzmy po ludzku, zainteresował tą sytuacją. Jeśli ktoś myśli, że on tak stryknięciem po prostu podnosi ludzi ze śmierci do życia, no to jest naiwne, ponieważ naprawdę był człowiekiem i naprawdę wyzbył się swojej boskości. Możemy o tym przeczytać w Biblii, bardzo wyraźnie o tym jest napisane. On się po prostu wyzbył swojej boskości i on nie działał w taki sposób, w jaki mógłby działać, ponieważ wtedy nie mógłby w pełni być człowiekiem. Nie mógłby w pełni rozumieć, kim jest człowiek, któremu służy i dla którego za niedługo umrze. On się utożsamiał z nami i utożsamił się z nieszczęściem tych ludzi. I zależało mu na tym, żeby tych ludzi autentycznie pocieszyć, żeby rzeczywiście wejść w relację z tą kobietą. Nie wiemy, czy była z nią rozmowa, prawdopodobnie tak. Nie wiemy, czy coś było później. Tego wszystkiego nie wiemy. Ale wiemy, że nie przeszedł obojętnie wobec sytuacji, wobec której mnóstwo ludzi obojętnie przechodziło, uznając ją za typową. Zdarza się, dzieje się tak. Druga historia, historia Zacheusza. No, podoba nam się ta historia, bo ona jest taka barwna. Zacheusz nam się podoba, bo nieprzeciętny człowiek. No, nie każdy wychodzi na sosnę, żeby zobaczyć kogoś takiego jak Jezus. No, myślę, że wielu z nas nie zrobiłoby tego. Od po prostu, no, no nie wygłupiajmy się. No to. Poza tym to urzędnik państwowy. No. Wyobraźmy sobie, że jakiś prezydent miasta wchodzi na sosnę, żeby zobaczyć, kto idzie. No, no pół miasta by się śmiało. Zacheusz nie przejmował się. On naprawdę był zainteresowany. I Jezus to zobaczył. Nie było mu to obojętne. Przecież mógł podejść do tego drzewa i powiedzieć: Zacheuszu, o tak jest, Panie, widzę, że mnie zauważyłeś. Czy wiesz, że zbawienie dzisiaj przyszło do ciebie? O tak, Panie, dziękuję ci. No to cześć, Zacheuszu. Do zobaczenia w niebie. Co to za historia w ogóle? W tej historii czujemy pewien fałsz. Ta historia się tak nie zdarzyła. Jezus mówi do Zacheusza: chodź, idziemy do twojego domu, będziemy ucztować. Będzie wielka uczta. Zacheusz spiesznie zbiegł. Wbiegł do swojego domu, na szybko przygotowali wszystko i pamiętacie, co się stało w czasie uczty? On mówi: Panie, ja w dwójnasób
zwrócę tym, których okradłem. Co się tam stało? Jezus widział człowieka, który był w potrzebie. Mógł powiedzieć, chodź tu do mnie. Żałujesz za swoje grzechy? Żałuję. Pamiętaj, twoje grzechy są ci odpuszczone. Zacheusz byłby zadowolony? Byłby. Ale poszedłby do domu i myślałby, co się tak naprawdę przydarzyło. I nie zdarzyłoby się wiele innych rzeczy, które się zdarzyły w wyniku tego, że Jezus nawiązał relację z nim, że się pochylił nad jego życiem, że chciał z nim być. Poszedł do jego domu, ucztował pomimo krytyki wielu ludzi i tam Zacheusz składa pewną deklarację. Połowę swojego majątku rozdaje ubogim. Możemy sobie wyobrazić, że szedł później szukając biednych ludzi, mówi masz, ale dlaczego, z jakiego powodu? Słuchaj, bo Bóg dotknął mojego życia. Jak wielu tych ludzi doświadczyło czegoś niezwykłego, spotkało człowieka, który był nawrócony. Ilu z nich się nawróciło w wyniku tego świadectwa? A wyobraźcie sobie później Zacheusza, który chodził, a wiedział, kogo okradł i mówi, słuchaj, wybacz, przyniosłem ci pieniądze, które ci ukradłem wtedy, kiedy wyliczyłem podatek. Niewłaściwie. No wiem, że było niewłaściwie. Masz te pieniądze z powrotem. Ale czemu? Dlaczego mi oddajesz? I jeszcze ci dokładam drugą połowę do tego, zgodnie z prawem, które obowiązuje w Izraelu. Masz raz tyle. Ale dlaczego? Co się stało? Spotkałem Boga w swoim życiu. I On zmienił moje życie, zmienił moje myślenie. Dlatego nie mogę ci nie oddać tych pieniędzy. Ilu tych ludzi, słyszawszy to, padło gdzieś na kolana w swoim domu i dziękowało Bogu. Nie tylko za zwrócone pieniądze, ale za to, co usłyszeli, co się stało. A przypomnijmy sobie Elizeusza. Mowa była o tym, że on przechodził przez tą miejscowość. Robił to regularnie. Ta kobieta go któregoś dnia zaprosiła, porozmawiała z nim i doszła do wniosku razem ze swoim mężem, że trzeba mu zbudować izdebkę, bo to jest niezwykły człowiek, to jest święty Boży. On był bardzo tym poruszony. Nikt z nim niczego nie uzgadniał. Ktoś pomyślał o Elizeuszu, kiedy on nawet sam o sobie być może nie myślał. Bóg pobudził serce tych ludzi, żeby coś dobrego dla niego zrobili. I co się stało w tym wyniku tej sytuacji? Elizeusz poszedł, położył się, mówi, ale fajnie, dobrze, że o mnie zadbali. No w końcu tak powinno być, jestem Bożym sługą. Ale nie, on mówi swojego sługi, słuchaj, musimy coś zrobić dla tej kobiety, bo ona okazała serce. I znowu ona nie wiedziała o tym, że on zaczyna się troszczyć o nią, zaczyna myśleć o niej. I w wyniku tego wszystkiego, co tam się dzieje, pojawiło się życie, pojawiło się dziecko. Taki był owoc tego, że ktoś pomyślał wcześniej o Elizeuszu, a później Elizeusz przez nikogo nie proszony, nie nagabywany, pomyślał o tej osobie, która uczyniła dobro dla niego. Pojawiło się życie. Chory przed świątynią. Czytaliśmy przed chwilą, że on tam siadał, właściwie sadzano go po to, żeby żebrał, żeby pieniądze zbierał. Ilu ludzi otrzymało od Piotra i Jana wsparcie? Myślę, że wcale nie tak mało. Myślę, że wiele razy wrzucali komuś do miseczki jakiś drobny grosz. Ale tym razem było inaczej. Nie wiemy dlaczego. Ta historia coś nam podpowiada. A mianowicie Piotr i Jan powiedzieli do tego człowieka, popatrz na nas, spójrz na nas. Popatrzyli w jego oczy. Dlaczego tak postąpili? Dlatego, że byli otwarci na Boże prowadzenie i Bóg w jakiś sposób ich zachęcił do tego, żeby tak właśnie uczynili. I kiedy popatrzyli w jego oczy, Bóg mówi, widzicie, on jest gotowy. I dlatego mu powiedzieli, słuchaj, nie damy ci pieniędzy, nawet ich nie mamy dzisiaj, ale damy ci coś innego, stań i chodź. Ale mogli przejść obojętnie i ten żebrak by się na nich nie obraził. Przecież tam wielu ludzi przechodziło obojętnie. Można powiedzieć, że każdego dnia tysiące ludzi nie zwracało uwagi na takich siedzących tam żebraków. Tym bardziej, że tych żebraków było tam zwykle bardzo dużo. Setki. Jeden bez nogi, drugi niewidomy, trzeci kulawy, czwarty z powykręcanymi dłońmi. Jeszcze inni mieli jakieś inne choroby, a inni po prostu ze starości tam siedzieli. Każdy liczył, że coś dostanie i wielu ludzi nigdy na to nie reagowało. A Barnaba, który idzie do Saula. Historia z Saulem była taka, że kiedy się nawrócił, zaczął natychmiast głosić Ewangelię. I pewnie to tak robił, jak mój przyjaciel Mirek Kulec, który po pierwszym kazaniu mało nie został ukrzyżowany.
No oni go też chcieli tam złapać i po prostu utłuc na miejscu, bo im pewnie tak dokuczył. Koniec końców Barnaba odprowadził go i wysłali go wszystkich, wysłali go do Tarsu. Ale po 14 latach, nie wiemy dlaczego, nie mamy pojęcia, nikt o tym nic nie mówi, ale Barnaba poszedł do Tarsu. To nie była przejażdżka autobusem MPK. To był kawał drogi. To była wielotygodniowa podróż tak naprawdę. Poszedł do Tarsu, odnalazł go i przyprowadził go do Antiochii. I tam czytaliśmy, że przez rok razem pracowali, głosili Słowo Boże. Przecież nie musiał tego zrobić. Przecież nie musiał iść po Saula. Czy ktoś z nas sobie wyobraża, że Barnaba to był taki program komputerowy, który się w odpowiednim momencie się włączył w takim miejscu i w taki sposób, żeby nastąpiła interakcja z Saulem? To był człowiek, taki jak my. Mogło mu się nie chcieć, mógł być zmęczony, mógł mieć mnóstwo obowiązków, ale wybrał się w podróż. Coś mówi nam o Barnabie jego imię. Ona dla nas brzmi tak, jak brzmi Barnaba, ale w dosłownym tłumaczeniu brzmi ono syn pocieszenia. Taki był Barnaba, po prostu. I wreszcie ostatni fragment, który czytaliśmy, bo naprawdę o wszystkich nie możemy wspomnieć, ale jeszcze przed tym fragmentem wspomnę o dwóch krótkich historiach. Jezus udaje się do Jerozolimy po to, żeby umrzeć na krzyżu. I mówi do swoich uczniów, idźcie, znajdziecie ośle uwiązane. Weźcie je, przyprowadźcie do. Wiemy, że takie było proroctwo, że Mesjasz na oślicy wjeżdża do Jerozolimy. A jak was ktoś zapyta, co robicie, powiedzcie, Pan go potrzebuje. I tak się stało. Pomyślcie sobie, jak to jest możliwe. Jakiś człowiek przygotował zwierzę. To zwierzę było przygotowane do tego, żeby poprowadzić, ponieść człowieka. Czyli ktoś odpowiedział na Boży głos. Komuś się chciało. Ktoś zrobił coś, czego wielu ludzi pewnie nie zrobiłoby. Nawet więcej zrobił, bo oddał swoją własność. Nie wiemy w ogóle, czy ta oślica to wróciła do właściciela. Nie mamy pojęcia o tym. A wieczerza pańska to jest następna historia. Idźcie do tego człowieka, a zostaniecie izbę przygotowaną. Bardzo ciekawa historia. Gość nikogo nie zapraszał, ale izba była przygotowana. Jak to się stało? Samo się? Stoliczku nakryj się zrobiło? Co się stało? Komuś się chciało. Ktoś był gotowy słuchać Bożego głosu. Ktoś był gotowy, aby odpowiedzieć na Boże wezwanie. I musiał to zrobić w wierze. Dlatego, że nie miał żadnego dowodu, że ktoś się zjawi, że przyjdą ludzie. Wszystko to zrobił. Wykosztował się. Musiał kupić baranka, musiał dać wino, upiec chleb, wyłożyć winogrona, rodzynki. Mówię o tych rzeczach, które jedzono na takiej wieczerzy. Komuś się chciało, ktoś był gotowy. I wreszcie ostatni fragment z listu do Efezjan. Tak wydaje się, że on jest absolutnie niepasujący do tego wszystkiego. No cóż to jest takiego o mężach miłujących żony swoje? Jak to w jakiś sposób połączyć z tym, o czym słyszeliśmy wcześniej? Zrozumiemy to, jeśli to przeczytalibyśmy po grecku, to byśmy zrozumieli, bo byłoby napisane mężowie agape żony swoje. Miłość agape to ten rodzaj miłości, kiedy wyprzedzamy, kiedy nie jesteśmy tymi, którzy odpowiadają, ale jesteśmy tymi, którzy wychodzą naprzeciw. A mnie się nie chce, zmęczony jestem. Kiedy swojej żonie kupiłeś ostatnio kwiaty? Kto to kupuje kwiaty? Po co komu kwiaty? Ja nie mam takiego zwyczaju. Ale twoja żona może lubić kwiaty. I co wtedy? Nie zrobisz jej tej drobnej przyjemności? Miłość, która wyprzedza. Biorę i zmywam naczynia. No kto to? Chłop zmywa naczynia. No to co ta kobieta będzie robiła w domu? Jest mnóstwo rzeczy, które mężczyzna, mąż może uczynić względem swojej żony. Wyprzedzając. Nie musi tego robić, bo nikt mu nie kazał. Ale miłość sprawia, że robi to. Siłą napędową tego wszystkiego, o czym czytaliśmy, jest miłość. I gdyby tam postawić gdzieś w każdej z tych historii to słowo miłość, to zawsze byłaby to miłość agape. Zawsze, za każdym razem. Mówiliśmy na początku, że mamy swoje zwyczaje, mamy swoje przekonania, żyjemy swoim skorupiałym świecie, który uważamy za dobry, właściwy, uporządkowany i właściwie nie ma potrzeby, żeby wychodzić poza te ramy tego swojego własnego świata.
Ale jeśli tak żyjemy, to muszę wam powiedzieć, że nigdy nie nawiążemy prawdziwych relacji z ludźmi. One będą zawsze zimne, zawsze będą porządne, poukładane, zawsze będą, może nie zawsze, ale na ogół będą na dobrym poziomie, ale to nigdy nie będą relacje, to będzie znajomość. Pomyślmy, czy Bóg zawarł z nami znajomość? Czy kiedy Bóg się zbliżył do nas, to powiedział, proszę o nazwisko i imię i adres, a może jeszcze sprawdźmy data urodzenia, PESEL. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg z nami tak nie rozmawia, że to, co Boga interesuje, to kim jesteśmy. A jak On to może zrobić? Wchodząc w bliską relację z człowiekiem, w bardzo bliską relację. Zaraz powiemy, jak to jest możliwe, ale najpierw o tych naszych różnych przyzwyczajeniach. Nie kupuję żonie kwiatu, bo nie mam takiego zwyczaju. Nie dzwonię do ludzi, żeby powiedzieć im, że ich kocham, bo nie mam takiego zwyczaju. Nie odwiedzam ludzi, bo nie mam na to czasu. Spotykamy się w niedzielę, po co? Lubię siedzieć w swoich książkach, a każdy, kto chce przyjść do mnie, to jest jak zbój, który chce mnie napaść i ukraść mi czas. Ja nie mogę przeczytać kolejnych stron, zastanowić się, pomyśleć. Nie mam zwyczaju przyjmować kogoś wtedy, kiedy czytam. Wiecie, my w ogóle nie mamy żadnych zwyczajów. Żadnych ludzkich zwyczajów. Mamy zwykłe egoistyczne zwyczaje. Skupiamy się na sobie, na swoich potrzebach. I dlatego nie potrafimy żyć ze sobą. Dlatego nie potrafimy się wzajemnie kochać. Dlatego nie potrafimy nawiązywać bliskich relacji. Ponieważ dbamy i troszczymy się o to, co dla nas ważne, żeby nie dopuścić nikogo do naszego życia. Nie będę szanował jakichś drobnych słabości, z mojego punktu widzenia oczywiście, mojego brata czy mojej siostry, bo to jest niepoważne. Jesteśmy chrześcijanami, zachowujmy się poważnie. No tak, to Pan Jezus ze swoimi uczniami skończyli wieczerze i zaśpiewali, to całkowicie niepoważnie się zachowali. No jak można śpiewać? To jest niepoważne. A jak siostra Mojżesza znalazła się po drugiej stronie Morza Czerwonego, widziała klęskę Egipcjan, poszła w tany i śpiewała. No niepoważna, no przecież tam ludzie poginęli. No niepoważna. Ja nie mam zwyczaju, tak często ludzie mówią. Ja nie mam zwyczaju. Ja nie mam takiej potrzeby. Ale co jest na początku tego zdania? Co tam się pojawia? Ja. Ja nie mam takiego zwyczaju, ja nie mam takiej potrzeby, ja nie praktykuję takich rzeczy, w moim domu tego się nie robi, w moim domu tak się nie zachowuje. Na początku jestem ja. Czyli moja Biblia powinna się zacząć od słów, na początku byłem ja. Na początku byłem ja. A wszystko zostało stworzone ze względu na mnie. I wszystko, co zostało stworzone, służy mnie. To nie są żarty. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę, jak strasznie trudno nam zrozumieć, że nasz prywatny świat często jest światem fałszywym, w którym sami jesteśmy niezwykle nieszczęśliwi i nie potrafimy, a często nie chcemy wyjść poza granice tego świata, bo nie mamy takiego zwyczaju. Nie mamy takiego zwyczaju. Czasami słyszę od ludzi, ach, w tym naszym zborze nie ma życia. I chcę wam powiedzieć, że ktoś, kto to mówi, sam jest martwy. Ponieważ jeśli jesteś pełen życia, to dajesz życie. Ale jiesi jesteś pełen śmierci, to siejesz śmierć. Jeśli jesteś pełen życia, dajesz życie, rozdajesz życie, rozlewasz życie. A ja nie mam zwyczaju, żeby iść i śmiać się, rozmawiać z ludźmi, wysłuchiwać ich, iść z nimi na spacer, w góry. Ja nie mam takiego zwyczaju. Możesz nie mieć takiego zwyczaju, ale jeżeli miłość agape dociera do twojego serca, to twoje zwyczaje się zmieniają. Skąd my to możemy wiedzieć? Otóż możemy to wiedzieć z Biblii. Moi kochani, list Jakuba w 2 rozdziale, wersety 14-20 powiada nam. Cóż to pomoże, bracia moi, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, a nie ma uczynków? Czy wiara może go zbawić? Jeśli brat albo siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? I tak dalej, i tak dalej. I przejdźmy do 1 Jana, listu
pierwszego listu Jana 3:18. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Czynem i prawdą. Kiedyś popularne było takie powiedzenie w kręgach chrześcijańskich. To było z wyniku pewnego żartu, który został powiedziany publicznie kilkadziesiąt lat temu. A kiedy moja żona po 40 latach pyta mnie, czy ty mnie kochasz jeszcze, to odpowiedź mi, no przecież ci powiedziałem 40 lat temu w czasie nabożeństwa ślubnego. Ja nie mam zwyczaju, żeby mówić mojej żonie, że ją kocham. Zresztą, no jakie to ma znaczenie? No przecież jestem z nią, prawda? Przecież z nią jestem. To co ona myśli, że ja z nią jestem, bo muszę? Można pociągnąć ten temat i powiedzieć sobie odwrotnie. Ja nie muszę być dla niego miła, a po co? Przecież on jest chrześcijaninem, on nie może się ze mną rozwieść. Nie muszę być dla niego dobra. Nie muszę go kochać. Uległa mam być, no ludzie, no. No kto to w XXI wieku jest uległy? Przecież on mnie nie zostawi, bo jest chrześcijaninem. Ha, to mi się udało. No, gdyby był niewierzący, byłby problem. W jednym ze zborów, to jest autentyczna historia, znam ją, no można powiedzieć z pierwszej ręki. Pewna dziewczyna zaczęła chodzić do zboru. No, dziewczyna, to już nie była dziewczyna, już była troszeczkę więcej jak dziewczyna. I po kilku nabożeństwach podeszła do pastora i mówi, pastorze, chcę być uczciwa, ja tutaj przyszłam do zboru, bo chcę mieć wierzącego męża. A pastor mówi, no dobrze, a ty sama jesteś wierząca? No to raczej tak, no ale już miałam doświadczenia z mężczyznami, wiem, że wierzący człowiek mnie nie zostawi. Uczciwie powiedziała, o co chodzi? Zastanówmy się, ile by rzeczy robimy w naszym życiu, które nam sprawiają przyjemność, które nas budują, z których my jesteśmy zadowoleni, ale czy te rzeczy sprawiają przyjemność naszym bliskim, naszym siostrom, naszym braciom w wierze? Czy sprawiają przyjemność mojej żonie, mojemu mężowi? Ale czy ja jestem od tego, żeby komuś sprawiać przyjemność? No, a słowo agape, cóż znaczy? Ono znaczy, że ja się nie liczę, liczy się ten drugi. Nie moje prawa, ale prawa tego drugiego. No takie jest agape. Tak postąpił Bóg na krzyżu Golgoty. Pomyślmy, gdyby któregoś dnia cała nasza Biblia przesłała nam, przedstawiono takie przesłanie. Otóż w Jerozolimie objawił się Syn Boży i powiedział, ludzie, Bóg was kocha. Wierzycie w to? Wierzymy. No i co? Jakie to miało w ogóle znaczenie? Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego dał. Tak miłuje ludzi, że oddaje im do dyspozycji moje życie, mój czas, że rezygnuje ze swoich zwyczajów, ze swoich pragnień. Wiecie, dlaczego tak niewiele dobrych rzeczy przeżywamy w życiu? Bo nie pozwalamy, żeby te rzeczy się pojawiły. Przypomnijmy sobie tę historię. Pewna kobieta zauważyła męża Bożego i pomyślała sobie, zbudujmy mu izdebkę. Jaka dobra rzecz. Nikt ją do tego nie namawiał. Po prostu wyraz miłości. I co się w wyniku tego zdarzyło? Ten człowiek zaczął myśleć, jak jej wynagrodzić to. Jak jej dobro uczynić. I zdarzyło się coś, co się nie mogło zdarzyć, bo ta kobieta już miała tyle lat, a jej mąż był tak stary, że nie mogli mieć dziecka. Tak po ludzku. Nie pierwszy raz w Biblii zresztą. I pojawiło się dziecko. W wyniku tego, że ludzie o sobie dobrze pomyśleli, pojawiło się życie. Nie tylko pomyśleli, coś zrobili w tej sprawie. Pojawiło się życie. Można powiedzieć, że ten Elizeusz mógł w jakimś momencie powiedzieć, wow, co za kobieta? Nie spotkałem takiej. A ona mogła sobie powiedzieć dokładnie to samo. Co za człowiek? Przecież ja tego nie zrobiłam po to, żeby coś mi dał w zamian. Co za ludzie? To są jeszcze tacy ludzie na świecie? I ci ludzie na pewno do końca swojego życia byli dla siebie przyjaciółmi. Na pewno wielokrotnie się spotykając, radowali się swoją relacją. Bo było coś, co sprawiło, że przekroczyli swoje własne upodobania. Elizeusz pewnie spał gdziekolwiek. To nie był jakiś człowiek wymagający. Ale chętnie skorzystał z izdebki, którą mu zbudowano. I nie pozostał obojętny wobec tego wyrazu miłości. Wiele razy mijamy ludzi, którzy mówią, daj złotówkę, albo siedzą. I wielu z nas, powiedzmy sobie to uczciwie,
Wielu z nas nie daje im złotówki. Ja też często nie daję, ale nigdy nie przechodzę obojętnie. Zawsze staram się nawiązać relacje z tymi ludźmi. Zawsze staram się z nimi porozmawiać, dopytać się, kim są, czego potrzebują. Zapraszam ich do zboru. Każdego z nich zapraszam do zboru. Raz tylko ktoś przyszedł, czy dwa razy, już nie pamiętam. Ale kiedy odmawiam tej złotówki, to mówię dlaczego. Słuchaj, nie dam ci, ponieważ ty tą złotówkę przepijesz. Ty wiesz, że tak będzie. No tak będzie. To dlaczego mam cię truć? Ty wiesz, bo ci widzimy po raz kolejny, że możesz zmienić swoje życie. No tak, no tak, no tak. No i tyle, i to kończy się. Ale nie jestem obojętny. Nie możemy być obojętni wobec ludzi. Dlatego, że to niestety przeradza się w zwyczaj. Kiedy wchodzimy do zboru, jesteśmy obojętni. Wiecie, mogę komuś nie podać ręki. Zdarzyło mi się takie historie. Po prostu wszedłem zamyślony, nie pomyślałem, komuś nie podałem ręki. Po wielu tygodniach okazuje się, że ta osoba miała straszne problemy. Dlatego, że pomyślała, że ja mam jakieś pretensje, jakiś żal do tej osoby, że ją źle potraktowałem. Tak, popełniamy błędy, ale błędy Bóg naprawia. Natomiast nasze złe zwyczaje muszą zniknąć w wyniku nowego życia, nowego narodzenia, bo tylko wtedy możemy funkcjonować właściwie. Weź do ręki telefon, pomyśl, Boże, do kogo zadzwonić, kto mógłby się ucieszyć? A jak nie wiesz do kogo, to zadzwoń do kogokolwiek ze zboru i powiedz mu, wiesz co, chciałem do kogoś zadzwonić i chciałem ci powiedzieć, że cię kocham. Myślisz, że to z drugiej strony co usłyszysz? Oj, głupi, co mi ty gadasz? Nie. Z drugiej strony usłyszysz, no bardzo mi miło. No jestem zaskoczony czy zaskoczona. Może byś mnie odwiedził czy odwiedziła. Zaczyna się coś, czego nie było. Może sobie pomyśleć, o nie, jeden telefon i już mam wizytę. No, a moje rzeczy, moje sprawy? Możesz to zatrzymać w każdej chwili. Ale pamiętaj, wtedy życia nie będzie. Nie pojawi się życie. Ale jeśli uczynisz krok, to nie masz pojęcia, co się może dalej zdarzyć. Tydzień temu pastor Chyłka, który miał tutaj kazanie, cytował fragment pewnego wiersza. Nie wiem, czy ktoś pamięta w ogóle to. Ja zapamiętałem, jestem bardzo czuły na poezję. I się zorientowałem, kto jest autorem tych słów. To wielki, wspaniały meksykański pisarz Paulo Coelho. Nie wiem, czy ktoś pamięta, jak brzmiał ten krótki wiersz. Nie potrafię powtórzyć dokładnie, ale mniej więcej tak to brzmiało. Stanąłem na rozstaju dróg i wybrałem jedną z nich, a wszystko, co się później zdarzyło, było wynikiem tego wyboru. Jaką drogę wybieramy? Możemy na samym początku założyć, że nie wejdziemy świadomie na drogę, która grozi nam w cudzysłowie bliskimi relacjami z ludźmi. Możemy wybrać drogę, na której nie czeka nas, wiemy, nic dobrego, ale też nic nam nie grozi. Nikt się nie dowie, kim jestem, co myślę, jakie mam potrzeby, a ja też nie muszę nikomu nic. Wystarczy, że w niedzielę się pojawię i to tylko wtedy, kiedy będę miał czas. Iluż z nas tłumaczy sobie w ten sposób? Nie mam czasu, jestem zmęczony, mam zbyt wiele zajęć, nie jestem w stanie się podjąć, nie jestem w stanie być obecny. Znamy to? Wy tego nie znacie pewnie, ale tak jest. A o tym, że tak myślimy, świadczy nieobecność wielu ludzi, na przykład w środę. Na przykład wtedy, kiedy trzeba zorganizować spotkanie jakieś tam. Na przykład wtedy, kiedy trzeba wykonać jakąś pracę wspólną. Mamy mnóstwo powodów, aby rozpocząć swoją Biblię od słowa: na początku byłem ja. A wszystko, co się później zdarzyło, było wynikiem takiej decyzji. Na początku byłem ja. Kiedy to ja zostanie zrzucona i pojawi się słowo, słowo, które pochodzi od Boga. I Biblia zacznie się od tego, tak jak została napisana. Na początku było słowo. To wszystko zostanie poukładane we właściwy sposób. Zakończmy fragmentem Księgi Kaznodziei Salomonowego. Musimy trochę wrócić. Przepraszam za mój głos, ale cały tydzień chorowałem i dzięki Bogu przestałem chorować wczoraj. No, powiedzmy, że przestałem. Kaznodzieja Salomonowy, 9 rozdział i werset 10a. 10a. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił? To zrób według swojej możności. Jeszcze raz. Na co natknie się twoja ręka,
Abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Według swojej możności. Bóg daje nam możliwości, abyśmy mogli okazywać sobie wzajemnie prawdziwą miłość i prawdziwe zainteresowanie, a nie przechodzić obojętnie wobec siebie. Nie patrzmy na to, jakie mamy zwyczaje, bo większość naszych zwyczajów jest po prostu egoistyczna. Biblia mówi nam, że w Królestwie Bożym zmieniają się również zwyczaje. Przejmujemy zwyczaje Pana Jezusa, a On nigdy nie był obojętny wobec ludzi, którzy byli w potrzebie. I w Jego przypadku sprawdziło się słowo kaznodziei Salomonowego. Na co natknie się Twoja ręka, zrób to wedle swojej możliwości. Zrób to i nie czekaj, aż ktoś inny to zrobi. A zobaczycie coś niezwykłego w swoim życiu. Otóż zobaczymy, jak nasze życie zakwita. Nasze życie zakwita. A tak? No cóż, nie ma życia, problemy, ktoś się ze mną nie przywitał, ktoś nie podał mi ręki, ktoś się ode mnie odwrócił. A skąd wiesz, może akurat w tym momencie po prostu jakieś dziecko złapało go za nogę i sprawdzał, kto tam jest. A szczególnie chcę zwrócić uwagę małżonkom, którzy żyją z sobą już więcej niż jeden rok czy dwa lata, już się zdołali, że tak powiem, nacieszyć tymi miodowymi miesiącami. Zwróćcie uwagę na to, jakie macie swoje własne zwyczaje i czy one nie ranią tego drugiego, tej drugiej osoby. I czy to nie jest powodem, dla którego pewne rzeczy się nie mogą pojawić, nie mogą się rozwinąć. Nie może się pojawić życie, ponieważ niestety, ale swoimi zwyczajami zabijamy to życie. Mam żonę, która jest wierząca, mieliśmy ślub w zborze i basta, niech się ode mnie odczepi. Ja jestem zmęczony, nie będę pracował w ogródku, nie będę pracował w kuchni, nie będę pracował, mam męża wierzącego. No trudno, jak się ze mną ożenił, to niech teraz cierpi, jak mu się nie podoba. Nie mam zwyczaju, żeby mojemu mężowi się jakoś przypodobać. A on na przykład lubiłby, żebyś uczesała się codziennie. A on na przykład lubi, żebyś miała czyste ręce. A on na przykład lubiłby siąść z tobą wieczorem przy kawie albo herbacie. Ja nie lubię kawy, nie lubię herbaty. To pij wodę, a jemu zrób kawę, herbatę. On też nie lubi. To mu postaw wodę. Na pewno powie, że jest niezadowolony. Nie znacie tego? Nie, oczywiście, nikt z nas tego nie zna. Kochane dzióbki, sami sobie robimy krzywdę tak żyjąc, nie tylko w małżeństwie, ale tak żyjąc w rodzinach zborowych. Dokładnie tak. Żyjemy jak dzicy ludzie, którzy mają jedyny cel – przetrwać. Ale słuchajcie, życie w Kościele to nie jest survival. Życie w Kościele to jest życie w miłości. A jak nie ma życia w miłości, to go w ogóle nie ma. To wtedy jest survival. Wtedy kto kogo pierwszy dopadnie, ten górą. To prawda. Ale to nie jest Boże życie. To nie jest Boże życie. Nie mam wątpliwości, że was do czegokolwiek przekonałem, żebyśmy byli świadomi tego, o czym tutaj się dzisiaj mówiło. To nie jest moja rola, ale powiem wam, że przez cały dzisiejszy, wczorajszy dzień, przepraszam, kiedy wracałem z nadmorza, kiedy gdzieś w sercu układałem sobie to słowo, które chciałem do was dzisiaj skierować, też modliłem się o to, żeby to Bóg pobudził wasze serce, żeby to Bóg coś zrobił w sercach, ponieważ człowiek nie przekona człowieka. Ale jeżeli was te przykłady zachęciły, moi drodzy, zróbmy krok, zróbmy krok. I przekonajmy się, czy nie pojawi się życie, czy nie pojawi się dobro, czy nie pojawi się pokój, czy nie pojawi się miłość, czy nie pojawi się prawdziwe ciepło. A przede wszystkim, czy nie pojawi się życie, bo to jest podstawowa rzecz, która nas powinna interesować. W tym świecie pełnym śmierci, życie, życie, raz jeszcze życie, to jest coś, co powinniśmy wszyscy pielęgnować, dbać o to, troszczyć się o to, ciężko pracować na to, żeby to życie mogło funkcjonować. Amen.